czy istnieje dusza. Czym ona jest? Sparu X wyjaśnia bezpośrednie informacje pozaziemskie z Plejad. Opublikowano przez Cosmic Agency Gosia 6 lipca 2021. Witajcie, moi przyjaciele Agencji Kosmicznej. To ja, Gosia. Dzisiejsze wideo to taka mała przerwa od serii na temat Federacji, która to seria jest bardzo poważnym tematem, nie jest jeszcze skończona. Mam około 2 z kolejnych części do podzielenia się z Wami z różnych konwersacji na ten bardzo ważny temat, jakim jest Federacja. Ale dziś chcę zrobić małą przerwę od tego i zabrać Was z powrotem do sfery spirytualnej i metafizycznej konwersacji. To będzie rozmowa, w której Robert rozmawia ze Sfaru X na temat duszy. Zrobiliśmy już wideo na temat duszy i robiłam pewne komentarze o duszy jakiś czas temu. Umieszczę link do tych filmów w opisie pod tym filmem, ale w tej rozmowie Sfaru X dzieli się nowym podejściem do tego, czym jest dusza, ponieważ po pierwsze, należy stwierdzić, że Sfaru nie lubi określenia dusza. To ma religijne konotacje i wywołuje to skojarzenie, że to jakiś rodzaj bytu, który unosi się i przechodzi z jednego ciała do drugiego, gdy umierasz. I to po prostu się unosi z ciebie i nie jest to tym, czym dusza naprawdę jest, co Sfaru wyjaśni. Więc Robert i Sfaru rozpoczną rozmowę kontrowersyjnym stwierdzeniem, że nie ma dusz. Nie ma dusz naprawdę. I tym, co opuszcza ciało i unosi się wokół sfery astralnej i co można zobaczyć, nie jest dusza. To coś innego, ale to już temat na inny film. Ale ten temat, jako taki, będzie wyjaśniony tutaj. Tak naprawdę nie istnieje dusza jako indywidualny podmiot. To iluzja. Iluzja oddzielenia od źródła. A tym, które stwarza taki pomysł, postrzeganie tego, co czujesz, jest twoja dusza. Dlatego dusza jako taka nie może być uwięziona, nie może być sprzedana diabłu. I bardzo dawno temu, to jest informacja dla nowych widzów, na początku naszego kontaktu ze Sfaru 9, pierwszą dziewczyną, z którą się kontaktowaliśmy, więc udostępniła nam bardzo długi i ważny artykuł o klonach i podziemnych eksperymentach klonowania i o tym wszystkim. I właśnie tam było wyjaśnione, jak dusze są więzione, bo to wcale nie jest tak, że są uwięzione w sposób taki, jakby się wzięło na przykład piłkę i włożyło ją do słoika. To po prostu jest zrobione przez uwięzienie percepcji i uwagi. Jeśli złapiesz uwagę jednostki, to tak jakby jej dusza była uwięziona. I w taki sposób wszyscy tu jesteśmy więzieni. Przez manipulatorów, przez manipulację naszą percepcją, przez oszustwa wykonywane przez kontrolerów. I to jest tym, jak nas uwięziono. Ale to nie jest tym, że oni trzymają nasze dusze gdzieś, skąd jest niemożliwym się wydostać. Ponieważ dusza sama w sobie jest źródłem i nie może być uwięziona. I to wszystko. Więc życzę Ci udanego oglądania. Ciesz się proszę tym wideo, a ja tymczasem znikam i wrócę na koniec na małe podsumowanie. Okej, jak się przedstawia sprawa z regresywnymi gadami, które zmieniają się na pozytywne? Czy nabywają one nagle duszę? Ponieważ to się zdarza, powiedziałaś, że wiele z nich zmienia strony. Tak, to jest inny temat. Nabywanie duszy. Powodem, dla którego dusza lub świadomość jest nabywana, jest na przykład zjawisko walk-in. To punkt, w którym nabywa się wystarczającą siłę, aby móc nabyć samoświadomość. I zaczyna być samowystarczalna, czująca. Dlaczego? Bo tak jak wszystko, tak manifestują się gatunki. W każdym razie wszyscy jesteśmy tylko przejawioną ideą. To jest tak, że po prostu nie ma dusz jako takich. Dlatego nie można ich zdobyć, nie można ich uwięzić, nie można ich zniszczyć, nie można ich zaprzedać diabłu. Dusza to samo źródło, wielka całość, która zawiera wszystko, co jest, co zawsze było i co będzie. To czysta świadomość. To jest całość, a wszystko, co jest, jest jej częścią. Nie ma przedmiotów martwych, nie ma rzeczy żywych ani martwych. Wszystko jest częścią tego samego. Wszystko jest częścią tej wielkiej świadomości.
całości, której nie można zdefiniować, bo jest zawsze czymś znacznie więcej niż słowa mogłyby to ująć. Można zobaczyć trochę jej efektów, patrząc na grawitację, eter, ale dusza jako taka nie istnieje. Nie jest czymś, co unosi się w powietrzu jak duch. To są inne zjawiska i nie są one duszami. To, co nazywasz duszą, jest samoograniczeniem świadomości całości, samego źródła. Jest definiowane przez serię wspomnień, poprzez czasową interpretację, która jest ponownie formowana w całości. Innymi słowy, dusza jest zdefiniowana od miejsca do miejsca, od punktu do punktu, w którym pamięta, że jest czymś osobliwym, szczególnym, a nie że jest częścią czegoś większego. Ta definicja pamięciowa bycia kimś, a nie kimś innym, jest nadana poprzez doświadczenie w ramach ograniczenia czasowego, które nazywamy fizyczną inkarnacją. Ponieważ nie ma też świata fizycznego, wszystko jest eteryczne. Tak więc dusze tworzą idee, koncepcje, które całość, źródło, przyjmuje jako zdarzenia, które różnią się od innych. Dusza jest określona przez to, od którego miejsca w czasie doświadcza zdarzeń pozornie zewnętrznych wobec siebie. Tak więc to pamięć o tym, co się z nią działo od narodzin do śmierci, określa, czym jest ego lub ja w ramach dualności ja versus ty. Tak więc dusza jest odcinkiem od konkretnego punktu do innego konkretnego punktu w ramach większej całości. To jak odcinek w taśmie mierniczej, od centymetra 42 do 52. Ten fragment jest duszą, będąc nierozerwalną częścią taśmy mierniczej, tak długiej, że nigdy nie miała początku i nigdy nie będzie miała końca. Zatem dusza jest nierozerwalnie związana z całością, ze źródłem i nie funkcjonuje niezależnie od źródła. To tylko złudzenie, które zaczyna się od idei, że jestem od 42 cm do 52. Nie jestem taśmą mierniczą. Bycie tym oddzieleniem jest tylko koncepcją, a nie rzeczywistością. To nadal jest tą taśmą mierniczą i nie może być żadnej taśmy mierniczej, jeśli usuniesz element 42 do 52, ponieważ one są nierozłączne. To sprawia, że dusza jest tylko ramą wspomnień, milimetrami między 42 a 52 centymetrem. I im więcej doświadczeń się nabywa, tym bardziej rozszerza się rozumienie tego odcinka, źródła zwanego duszą konkretnej osoby. Poszerzając swój zakres rozumienia świadomości, nie tylko o 10 centymetrów, ale więcej, na przykład od 42 do 104, dalej się uczy. I tak będzie, aż do 181, a to oznacza, że to, co dusza zawiera w sobie, to ludzie, którzy są pomiędzy na przykład 90 a 105, sprawiając, że bardziej rozbudowana dusza będzie w stanie zrozumieć ludzi, którzy są w niej zawarci, ale ci ludzie, którzy są w tej bardziej rozbudowanej duszy, nie będą w stanie zrozumieć tej bardziej rozbudowanej duszy nad sobą. I to samo stanie się z innymi, którzy mają większą ekspansję i tymi, którzy mają jeszcze większą, aż do nieskończoności. Ale dusza to tylko grupa idei, które określają, co jest, czym jest i skąd dokąd sięga ta osoba. Co sprawia, że koncepcja ja, ego, duszy jest całkowicie zależna od ram czasowych i zbioru idei, które ją definiują. Co oznacza również, że musisz mieć określone ramy pozornego ograniczenia, a to pozorne ograniczenie może wystąpić tylko przy idei bytu skończonego jak ego, jak ja. To idzie bezpośrednio w parze z zasłoną zapomnienia, bo gdybyśmy pamiętali wszystko, to pamiętalibyśmy, że jesteśmy wszystkim. Dlatego nie bylibyśmy już osobą, duszą, bylibyśmy pierwotnym źródłem. Więc jeśli chcesz być osobą, musisz istnieć w ramach zapomnienia, które określa ograniczenie. Ma to dać ci poczucie całkowitej jasności, że jesteś czymś, a nie całą resztą. To bardzo zdefiniowane istnienie w ramach dualności. Ale samo w sobie musi być uwzględnione, że dualność jako taka, coś, a nie inne rzecz,
występuje do momentu całkowitej integracji całości, samego źródła, które jako że zawiera wszystko, a wszystko jest częścią tego samego, nie ma dualności. Tak więc zasłona zapomnienia, odczucie upływu czasu i idea skończoności są nieodłącznymi częściami koncepcji określającej duszę. To jest dla mnie zrozumiałe, bardzo dobrze wyjaśnione. A ta rama pamięci definiuje ją jako coś z indywidualnością, co po dezinkarnacji zjednoczy cię z całością, ze wszystkimi taśmami, ze źródłem? Wow, nawet temat zasłony zapomnienia jest teraz zrozumiały. A w takim razie, czy w innych gęstościach też jest zasłona zapomnienia, przykładowo w 5D? Czy aby móc doświadczyć głębokich stanów, DS, czy ona jest po to, aby doświadczać tych stanów mentalnych? Tak, dokładnie tak jest. W innych gęstościach też jest zasłona zapomnienia. Ona zawsze będzie, dopóki nie nastąpi integracja z całością, z pierwotnym źródłem. Zawsze będzie istniała zasłona zapomnienia w taki czy w inny sposób, dopóki istnieje dualność. Nawet podczas bezcielesności, podczas umierania, umysł rozszerza się, świadomość poszerza się, ale nawet tam wciąż istnieje zasłona zapomnienia, bo wchodzi się tylko w punkt większej ekspansji, ale wciąż nie w źródło, bo nadal pozostaje odczucie bycia czymś odrębnym, duszą w każdym razie, a nie całością. Więc przy dezinkarnacji powiedzmy, że człowiek miał świadomość pamięci od 42 do 52, jak w przykładzie powyżej. Przy dezinkarnacji będzie miał świadomość pamięci od minus 2026 do 2982, ale nadal będzie ograniczenie. Ale w porównaniu z wielką świadomością pamięci od 42 do 52, którą miał za życia, ekspansja jest oszałamiająca dla umysłu. Ale zasłona ograniczenia zapomnienia wciąż tam jest. Okej, tak czy inaczej, rozumiem to. Dziękuję. Punkt o większym rozszerzeniu niż te, które zdefiniowałyby DS-y. Ale nie aż do źródła. Tak, a przy tym, co wyjaśniam powyżej, nie ma żadnych gęstości. Tak, to stany świadomości tego, co każda dusza pamięta, wyznaczające od do, to co się postrzega. I to znowu kolejny zestaw idei. Sztuczne ograniczenia umysłu, który zdefiniował je za pomocą własnych definicji ograniczenia percepcyjnego, świadomości i ram czasowych. Dokładnie tak to wygląda. Wszyscy sfarunianie są jedną osobą. Ty tylko obserwujesz osobę w ramach różnych sytuacji i momentów jej życia oraz wśród wariantów, możliwości jej własnego życia. Przez przekraczanie możliwości między liniami czasowymi, które same w sobie nie istnieją. Linie czasowe są tylko definicjami opartymi na ideach, aby spróbować wyjaśnić to, co niewytłumaczalne. Tak, rozumiem. Czyli dla zrozumienia jesteście pewnymi liczbami na tej taśmie, tak? Według mojego przykładu tak. Tak, dopytuję tylko po to, żeby się dobrze zrozumieć. A potem te inne liczby. Czy te inne liczby byłyby innymi liczbami, czy też nakładałyby się na siebie? Jedni przyjmowaliby więcej liczb, inni mniej? Taśma miernicza rozszerza się w innych kierunkach, ale tak. Tak, oczywiście nie jest to liniowe. Można powiedzieć, że używając idei Yazi, sfaru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 są reprezentacją na taśmie mierniczej czasowej progresji, gdzie górna liczba zawiera w sobie te poniżej. Ale to nie jest takie proste, ponieważ bycie razem w pewnym momencie jak Yazi i ja teraz ma tendencję do wyrównowania naszego umysłu, świadomości. Więc to, co Yazi wie i czym jest, jest tym, co ja mam w sobie i na odwrót. Mimo to, to nadal nie jest takie proste, ponieważ Yazi jest na zewnątrz i bawi się teraz rowerem, a ja jestem tutaj i piszę. Yazi jest sfaru z ciałem w trakcie formowania. Ja jestem w pełni uformowana. Są to dwa punkty uwagi, w których owszem zmieniają się priorytety, potrzeby i zainteresowania. Mimo to rozumiem potrzebę zabawy lalkami Yazi, a ona rozumie moją potrzebę medytacji i ćwiczeń.
jesteśmy takie same, ale jednocześnie zachowujemy indywidualność i dzięki niej możemy cieszyć się dobrą rozmową we dwie. I może się ona skończyć również kłótnią, co często nam się zdarza. Bardzo dobrze to wyjaśniłaś. Czyli ty uczysz się teraz od niej, a ona od ciebie, bo jesteście taką samą świadomością, w tym przypadku w dwóch różnych ciałach. Tak, ale teraz to nie jest też tak, że dwunastka wie więcej niż dziesiątka. Jest tak samo. Nasze wzajemne doświadczenia kształtują nas obie. Tak, mam na myśli to, że integrujesz jej punkt uwagi i odwrotnie, tak? Tak, a fakt, że uzyskujemy dostęp do różnych wspomnień i punktów widzenia sprawia, że jakbyśmy byli inną osobą, nie będąc nią. I to się rozszerza na wszystkich ludzi we wszechświecie. Zdarza im się to samo. W ten sposób istniejemy wszyscy. Tacy jesteśmy. I tak ona i ja zwykle się kłócimy, bo mamy różne punkty uwagi, nawet rozumiejąc się nawzajem. Bo ona jako mała dziewczynka chce robić wszystko, ale nie zna konsekwencji. I to ją naraża na niebezpieczeństwo, a moją rolą jest teraz opiekować się nią, tak jakbym była jej matką. No i jak ci się podobał film? Mnie bardzo się to podoba. Nie mogłam się doczekać, żeby się z wami podzielić, ponieważ myślę, że ten przykład taśmy mierniczej jest bardzo wyraźny. Sarah Wags wyjaśniła nam tutaj, że dusza jest źródłem samym w sobie, że dusza jest narzuconym przez siebie ograniczeniem źródła zdefiniowanego przez zakres wspomnień i samopostrzeganie tego fragmentu źródła poprzez progresję czasową. Daje to niesamowite zrozumienie, dzięki czemu wszystko jest jasne. Niesamowity jest przykład tej taśmy mierniczej, która jest samym źródłem. A my jesteśmy też tą taśmą mierniczą, ale nie jesteśmy całością, bo przez udział naszej percepcji, idei, wspomnień, naszej tożsamości, tego co nas definiuje, tego co definiuje mnie jako Gosię przez pewne wspomnienia od moich narodzin do śmierci, czy może jeszcze nie do śmierci, ale od narodzin do pewnego punktu, to teraz na przykład niech to będzie przedział od 18 do 28. Ale ja jestem nie tylko taśmą mierniczą, ale całą taśmą mierniczą. Po prostu stąd dotąd to miejsce, gdzie jestem zdefiniowana. Więc dusza jest czymś, co jest określone przez to, skąd dokąd znajduje się na taśmie mierniczej. Ma samoświadomość siebie, zdefiniowaną przez wspomnienia, idee, samopostrzeganie. Ale kiedy rośniemy, gdy się rozszerzamy, wznosimy się, rozszerzamy naszą percepcję, to zakres liczbowy na taśmie również się rozszerza. Więc teraz dołączy więcej liczb. Na przykład zamiast od 18 do 28 dołączy 15 do 35. Więc dołączy więcej taśmy mierniczej. I to nie tak, że nie byliśmy tacy przedtem, tylko po prostu w naszym samowystarczalnym wyobrażeniu o sobie tożsamość własna rozszerza się. I to sprawia, że nasza dusza również, a więc nasza dusza nie istnieje. Ona jest tylko tym, co my przez nasze ograniczenia celowo przez źródło postrzegamy jako nasz fragment siebie, który dostrzegamy na tej taśmie mierniczej. Ale wszyscy jesteśmy tą taśmą, więc nie ma standardowych dusz, są tylko ograniczone, wyznaczone fragmenty na taśmie, a potem rozszerzamy się i będziemy zawierać coraz więcej i więcej. I zdamy sobie sprawę, że jesteśmy także innymi ludźmi, innymi wariantami, innymi wersjami ja. I kiedy pewnego dnia zdamy sobie sprawę, że jesteśmy całą taśmą mierniczą, że jesteśmy źródłem i że nie ma innych, nie ma nikogo innego, to tylko ja i inni ludzie, którzy żyją własnym życiem i myślą, że ich dusze są tylko kolejnym kawałkiem na tej taśmie mierniczej, samookreślającym się również przez zakres wspomnień, tym, co definiuje tę osobę, kontra mnie jako osobę, a kontra ja. Dwoistość. Dualność. Więc to jest tym, skąd, dokąd na tej taśmie mierniczej znasz siebie i wiesz, że taki, a nie inny jesteś i czuje to twoja dusza. Ale jak widać na tym przykładzie, nie jest to w żaden sposób określone, stąd od teraz to są tylko twoje idee i twój umysł, twoje wspomnienia, które definiują cię jako określonego odtąd dotąd. Ale tak naprawdę rozszerzasz swoją duszę. Tożsamość również się rozszerza, więc z tego przykładu widzisz, że tak naprawdę nie ma duszy samej w sobie. To tylko twoje pomysły. Twój umysł sprawia, że się tak wydaje.
Więc ja naprawdę uwielbiam ten przykład i on jest bardzo jasny. A także bardzo jasne staje się to, że dusza w ten sposób nie może naprawdę istnieć bez progresji, bez jakiejś sekwencji wydarzeń, ponieważ tak definiujesz siebie w porównaniu z innymi, w porównaniu z innymi wydarzeniami, więc czas jest nieunikniony. Część percepcji duszy, i to również wyjaśnia nieuchronność zasłony zapomnienia, to właśnie czyni cię osobą, ponieważ to, co cię definiuje, nasze wspomnienia, idee, postrzeganie, jest możliwe dzięki zasłonie zapomnienia. Bo gdybyś upuścił ją, gdybyś nie miał tej zasłony, całkowicie zrozumiałbyś, że jesteś też innymi ludźmi, bo jesteś. Ale wtedy nie byłbyś osobą. Wtedy byłbyś samym źródłem, więc tylko samo źródło może nie mieć tej zasłony, dopóki istnieje dwoistość ja kontra ja. I w tym obejmuje się tak samo 5D, 6D, nawet 7D. Istnieje poczucie postrzegania siebie. Musi istnieć jakiś rodzaj zasłony zapomnienia, ponieważ to sprawia, że osoba to jest to, co tworzy percepcję duszy. Więc musimy mieć te zasłony zapomnienia w jakiś sposób, aby zdefiniować siebie jako ja, a nie ktoś inny. I to jest cała ta gra. To jest iluzja źródła, które chce doświadczyć siebie jako ludzi i z tego powodu musi samo narzucić te zasłony zapomnienia, bo gdybyś jej nie miał, byłbyś samym źródłem, ale wtedy nie byłbyś już osobą. Więc to wszystko jest tak bardzo interesujące. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dla mnie wszystko stało się bardzo jasne. Myślę, że dzięki temu przykładowi taśmy dla ciebie również. Dziękuję ci bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, w którym będziemy kontynuować rozmowę o federacji, a także po temacie federacji podzielę się z tobą małą pogawędką, którą odbyłam już z Yasi jakiś czas temu. Pogawędka o tym, jak się ułożyć z tą całą informacją, z tą posiadaną teraz wiedzą, bo niektórzy pytali, co teraz robić, jak sobie mam poradzić. Więc Jaski podzieli się radą, chociaż ty musisz być tym, który wie, jak postępować, wie, co o tym myśleć, jakie wnioski wyciągnąć, bo to tylko twoja ścieżka. Ale ona i tak udzieli kilku rad, więc polecam, abyś został przy tym filmie, została przy tym filmie, a także będzie to dość zachęcające i motywujące dla was, abyście kontynuowali swoją drogę i byli silni mimo wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!